promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss it. Witam was w 24 dniu vlogmasu. Jest 24 vlogmasu, jakby mi ktoś nie wierzył. Dobiłem ten rekord vlogmasu. Powiem wam, że nie wiem, czy słyszycie po moim głosie, jestem tak przeziębiony, chory. Jeszcze okazuje się, że mam inne problemy, które... Mam inne problemy takie jak ze zdrowiem już mi się dzieją. Byłem wczoraj na pobieraniu krwi, więc temu nagrywałem dla was wcześniejszy odcinek 23, że... I też mi się nazbierało prezentów, jak mówiłem wam. Powiem wam, że to jest jedyny kąt, który mam dobry w sprzątaniu, w którym po prostu mam syf w pokoju, bo znaczy to jest kąt, który mam najczęściej w pokoju, więc troszeczkę muszę posprzątać. Ja zaczynam Wigilię o 18, nie wiem jak wy zaczynacie, jest za chwilę 15. Za chwilę, a ja mam syf w pokoju, więc nie wiem, może jeszcze sobie poświętamy na koniec. No, to zaczynamy w takim razie sprzątać. Ja muszę się o 16, no maks do 16 wyrobić z tym sprzątaniem. Później muszę się ogarnąć, bo jestem w dresach ciała na czarno. Później muszę wypracować koszulę i iść na Wigilię. Co jeszcze miałem wam powiedzieć? W sumie jest zbyt wiele, tyle. Nie wiem, co jeszcze, bo aż mi trudno się mówi, bo tak mnie dobiło przeziębienie dobrze, że chociaż pod koniec grudnia, więc... A z drugiej strony bardziej mi jest trudno nagrywać, bo ledwo, nie wiem, czy słyszycie, ledwo mówię, bo mnie tak złapało przeziębienie. Czy jeszcze? Dobra, to ja już zaczynam ogarniać się w pokoju. Bo to, co tutaj się dzieje, to masakra. Dobra, zaczynam. Dobra, ja już posprzątałem pokój w miarę. Muszę się ogarnąć na Wigilię. Wigilię mam tak o 18. I wychodzę do tego i świetnie spotykam. Dobra, ja idę jeszcze coś zjeść i idę się wykąpać, bo czuję się tragicznie, jak mówiłem, ten vlog właśnie nie wykończył prawie. Dobra, to ja już zmykam na Wigilię. Chciałbym wam złożyć wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Pamiętajcie o bliskich, o znajomych. Pamiętajcie, w dzisiejszych czasach jest trudno przy COVID-zie i w ogóle. Pamiętajcie o bliskich, bardzo o rodzinie i w ogóle. Wesołych świąt wam życzę. Szczęśliwego nowego roku, żeby fajnie spędziliście ten okres świąteczny i w ogóle. Ja już zmykam. I w sumie to tyle. Jeszcze wam dogram końcówkę, jak już przyjdę z Wigilii. I to w sumie tyle. Dużo zdrówka wam życzę. Buziaki. Pa, widzimy się już w następnych filmach. Nie wiem, co będzie następnymi vlogmasami. Zobaczymy w następnym roku, jak będzie. Póki co jestem mega zmęczony. No, choroba też daje swoje, więc w sumie zobaczymy, co będzie. Dobra, przyjdę do was później dograć fragment i w sumie za chwilę się widzimy. Tylko tyle chciałem wam dograć. Widzimy się później. Dobra, nie będę mówić zbyt dużo. Hejka, witajcie już w ostatnim... W sumie dalsza część vlogmasa, czyli już wam pokazuję już takie prawie ostatnie prezenty, które dostałem.
A wiecie, dostałem zestaw Dominika Lupińskiego. Użyłem się chwilą tego żelu. Powiem wam, tak ładnie pachnie. Tutaj mam perfum kule. Fajny. O, ten prezent dostałem od mojej kochanej. Od mojej kochanej kuzynki, kochanej. A więc dostałem jeszcze zestaw z Verso. Tak on się prezentuje. Otworzę, bo to już otworzę, bo poszłem przetestować to pod prysznicem. Jak to pachnie w ogóle. A zobaczymy, jak się to długo będzie utrzymywało. Już wam tutaj otwieram. Szczerze, ja mam kosmetyki, jeden tam zestaw Verso. Verso i muszę się na ten temat wypowiedzieć. Na ten. Tu mam tą wersję z Makeup Obsession. A to jest chyba Verso. To jest chyba Makeup Obsession. I więc tak, ta paleta do kontrolowania jest przepigmentowana. Zrobicie sobie plamę, więc lepiej nie radzę i tego kupować. A ogólnie, a naklejkę taką wersję, komuś to oddam na bank. I więc robimy unboxing na YouTubie. Może dam premierę? Dobra, to otwieram tu moje kuzynki, wiedziała co fajnego kupić. Znaczy ja nie jestem jakoś bez... O! I tak to się prezentuje. Tu mamy Primer albo bazę, no. Taką. Czarną kredkę. Dla mnie ona wygląda jak brązowa w sumie. I mamy... Dobra, za chwilę już tutaj wam mówię. Tak, to jest brązowa kredka. Ona... Tak, to jest brązowa, aby... Pewnie w kamerze mi będę miał czarną. Ja powiem wam, że... No, to wygląda na brąz, a nie na czerń. Nie wiem, o co chodzi. Czyś mi kamera przykłamuje. Dobra, więc w takim razie... Dobra, ja to otwieram na szybko. Następnym... Dobra, szybko tutaj wam mówi. Mam paletkę taką, kolejną. Znaczy nie kolejną paletkę. Makeup Obsession, ona jest cała w luzach. To się widzi po opakowaniu. W ogóle. Jeszcze nie mam na życie. Dobra, i tak ten karton muszę wypalić. Przepraszam, jak to widzicie. O! Poszło. Poszło. To jest paletka w różach. Taki jak wersja na początku. Teraz już takiego różu nie robi. O! Tak się prezentuje ta paleta. A możecie słyszeć teraz oczyszczać do powietrza, dlatego ona się prezentuje. Nie wiem, chcecie makijaż albo get with me tą paletą, a tymi kosmetykami to piszcie mi. To może nagram i przetestujemy sobie. No, ma fajne lusterko. A też widać, że jest dobrze zrobione to lusterko, bo ona się rozpracuje. Dobra. A, i tego... Najbardziej tego się nie mogę doczekać, tego różu w kremie. To też sobie przetestujemy. I co jeszcze miałem pokazać? I słodycze dostałem. A więc kochana, dziękuję za prezent. Bardzo fajny, trafiony. I co ja miałem powiedzieć?
Przepraszam, że tak się powtarzam w ogóle. Na ten zestaw czaiłem się i ja go chciałem. Ona, moja kolega wiedziała. Nigdzie go w ogóle nie mogłem dostać. To jest najlepsze, bo sobie sam chciałem go kupić, przetestować. Nigdzie go nie było i moja kolega go dostała. A więc, co ja miałem powiedzieć? Mam nadzieję, że fajnie święta spędziliście. Mam nadzieję, że fajnie z przyjaciółmi, z chłopakiem, z dziewczyną. Zależy kto woli, co. I mam nadzieję, że okres świąteczny, ten koronawirus i w ogóle nikomu nie przeszkodziło w planach i w ogóle. I mam nadzieję, że fajnie spędziliście ten okres. Dziękuję za oglądanie vlogmasa. Dla mnie to był okres, czy ja mam powiedzieć, dosyć długi okres i dosyć dużo nagrywkowe, bo pokazałem trochę wam bardzo dużo swojego życia prywatnego. Czy będę w następnym roku nagrywać? Na tą chwilę wam nie odpowiem, a jestem, mogę powiedzieć, jestem zmęczony vlogmasem. Dziękuję, buziaki, pa. Widzimy się w następnych odcinkach. Buziaki, pa. Santa's coming to visit.